czwartej części filmu instruktażowego poświęconego generowaniu grafiki w środowisku trójwymiarowym będziemy kontynuowali modelowanie zabawki. Tak zakończył się etap modelowania w części trzeciej filmu. Popatrzmy na zdjęcie. Pozostało nam jeszcze do zrobienia kilka elementów. Tymi elementami są uszy, są to elementy symetryczne, jest tułów, ogon w tylnej części i cztery nogi. Rozpoczniemy od wykonania tułowia. Przełączamy widok na widok z boku, wciskając klawisz F3 i wstawiamy do sceny prostopadłościan. Prostopadłościan nazywamy tułów. Zwróćmy uwagę, że prostopadłościan ten jest nieco pochylony, to wyraźnie jest widoczne w tym widoku. Natomiast na początek spróbujmy wstępnie nadać mu wymiary. W dalszej części wybieramy narzędzie do obracania i za pomocą myszy, klikając za żółtym kółkiem, staramy się pochylić obiekt zgodnie z tym, co jest widoczne na szkicu. Ponownie włączamy narzędzie do przesuwania i korygujemy położenie obiektu i nadajemy mu wymiary. Jeden wymiar, drugi wymiar, jeszcze drobna korekta. Tak jak w poprzednio, prostopadłościan ma zaokrąglone krawędzie, w związku z tym we właściwościach obiektu włączamy filet i korygujemy wartość promienia zaokrąglenia. W kolejnym kroku, wciskając klawisz F4, przełączamy się do widoku z przodu i korygujemy rozmiar obiektu w kierunku osi X. Wciskając klawisz F1 wracamy do widoku perspektywicznego i oceniamy, czy tułów wygląda dobrze. Spójrzmy, jaki element jest jeszcze do wykonania. W przedniej części znajduje się takie niewielkie kółeczko. Spróbujemy je teraz zrealizować. Przełączamy klawiszem F3 na widok z boku. Wstawiamy z głównej palety narzędziowej ring. No, ring jest bardzo duży, jak widać. Trzeba go zmniejszyć, trzeba go skorygować. Natomiast zasada zmiany wymiarów tego obiektu jest identyczna jak dla wszystkich innych prymitywów. We właściwościach mamy dostępne kilka elementów, tak jak promień, ten promień zewnętrzny, jak również promień przekroju. Ten element jest dosyć mały, w związku z tym trzeba znacznie te wymiary zmniejszyć. Przybliżymy się. No jeszcze trzeba dokonać stosownych korekt. Wybrać narzędzie do obracania i zgodnie ze szkicem, który jest widoczny poniżej, ten obiekt przesunąć. Popatrzmy jeszcze w widoku z przodu. No, trzeba dokonać korekty polegającej na zwiększeniu promienia zewnętrznego. Jak widać, nasz ring jest nieco mniejszy niż ten na szkicu. Tak. Jeszcze kontrola w widoku z przodu i klawisz F1 pozwala nam ocenić, czy element ten został wykonany właściwie. Kolejnym obiektem, jaki wykonamy, jest ogon. Ogon składa się z dwóch elementów.
z prostopadłościanu o zaokrąglonych krawędziach, jak również z walca. Przełączamy za pomocą klawisza F3 widok z boku. Z palety głównej narzędziowej wkładamy do sceny prostopadłościa i wstępnie korygujemy jego wymiary za pomocą kontrolek, które znajdują się na jego bokach. Niezbędny będzie obrót. Wracamy do przesuwania i dokonujemy ostatecznych korekt. Ten element również jest zaokrąglony, w związku z tym we właściwościach trzeba włączyć zaokrąglenia i dostosować ich promień. Ten element nazwiemy ogon 1, dlatego że cały ogon składał będzie się z dwóch elementów. Z głównej palety narzędziowej wybieramy obiekt, jakim jest walec. Wstępnie zmniejszamy jego wymiary. Wybieramy narzędzie do obracania, pochylamy walec o stosowny kąt i dokonujemy już finalnych korekt. Element ten nazywamy ogon 2. To jest druga część ogona. Przełączymy się teraz w widok F4. No i tu mamy mały problem, ponieważ no, ogon nie jest widoczny, znajduje się on w tylnej części. Korektę finalną wymiaru w kierunku osi X będziemy musieli wykonać w widoku perspektywicznym. Wybieramy w tym celu narzędzie do przesuwania. Zaznaczamy. I tu już niestety na wyczucie zmniejszamy szerokość tego elementu. Jeżeli dwie części składowe ogona są już gotowe, spójrzmy na paletę obiektów, to jest ogon 1, ogon 2, warto obie te części zgrupować. W tym celu z klawiszem Shift zaznaczamy ogon 1, jak również ogon 2. W następnej kolejności wciskamy prawy przycisk myszy i w środkowej części odszukujemy grupowanie obiektów. Zwróćcie Państwo uwagę, że skrót klawiaturowy to jest Alt-G. Aby przyspieszyć tą operację, można oczywiście tym skrótem się posługiwać. Zgrupowaliśmy. Podobnie jak w dolnej części zgrupowana jest głowa, tak w górnej części zgrupowany jest ogon, który składa się z dwóch elementów składowych. Całą grupę nazywamy ogon. I kolejnym elementem, którym się zajmiemy, są uszy. Uszy składają się z zaokrąglonych prostopadłościanów, a także walców, które tam no, z drugiej strony są umieszczone i stanowią taki jak gdyby łącznik pomiędzy prostopadłościanem a częścią głowy. Uszy są symetryczne. Zauważyliśmy ten element i trzeba będzie to wykorzystać. Tak naprawdę do zrobienia będzie tylko jedno ucho. Wciskając klawisz F4, uszy są tutaj wyraźnie widoczne i widoczne są walce, które łączą ucho z głową. Wkładamy do sceny prostopadłościan i wstępnie nadajemy mu wymiary ucha.
jest nieznacznie pochylone, w związku z tym użyjemy narzędzia do obracania obiektów po to, aby ten obrót zrealizować. Szerokość ucha jest już właściwa. Skorygujemy jeszcze wysokość w kierunku zielonej osi. O tak, być może jeszcze trochę szerzej. Przełączamy się za pomocą klawisza F3 na widok z boku. I tutaj również musimy dokonać stosownej korekty. Zwróćcie Państwo uwagę, w którym miejscu znajduje się ucho na szkicu. Trzeba przesunąć i skorygować szerokość w kierunku osi Z. No już prawie dobrze. Ucho jest elementem zaokrąglonym, w związku z tym we właściwościach włączamy zaokrąglenie. I korygujemy jego promień. Tak wygląda ucho po wykonaniu. Element nazywamy ucho 1, ponieważ do wykonania został jeszcze element łączący ucho z głową. Ten element to walec. W związku z tym wkładamy go do sceny. Pierwszą rzeczą, którą trzeba zauważyć, to walec nie jest zorientowany we właściwy sposób. Trzeba wybrać narzędzie do obracania i chwytając za czerwoną obręcz, przytrzymując klawisz Shift, obrócić walec o 90 stopni. To już zostało wykonane. Klawiszem F4 powracamy do widoku z przodu. Wybieramy narzędzie do przesuwania i będziemy starali się ten walec umieścić we właściwym miejscu. No musimy troszeczkę posłużyć się tu wyobraźnią, ponieważ część walca znajduje się zarówno w środku ucha, jak i głowy. O, załóżmy, że tak to będzie wyglądało. Jeszcze klawisz F3. Tu mamy podobny problem jak z ogonem. Niestety nie widzimy tego elementu. Widzimy tylko ucho. Musimy posłużyć się trochę wyobraźnią. Na pewno ten walec nie może być szerszy niż samo ucho. Zmniejszamy więc jego wysokość. I korygujemy położenie tak, aby ułożony był mniej więcej na środku. Klawisz F1 pozwoli nam ocenić, czy wykonaliśmy to wszystko poprawnie. Jest dobrze. Zwróćmy tylko uwagę, że walec ma ostre zakończenia. W jego właściwościach uprzednio jeszcze nazwijmy ten element ucho 2. W jego właściwościach znajduje się zakładka zakończenia, na których, podobnie jak okrąglaliśmy krawędzie prostopadłościanu, na której zakładce mamy możliwość zaokrąglić podstawy walca. Będzie to wyglądało znacznie lepiej. Obie części ucha są już gotowe. Z klawiszem Shift na palecie obiektów zaznaczamy je. Prawy przycisk myszy i grupujemy. Całą grupę nazywamy ucho. A co z drugim uchem? Aby wykonać drugie ucho, które, jak wcześniej było mówione, jest elementem symetrycznym w stosunku do głowy, posłużymy się specjalnym modyfikatorem. W tym celu z głównej palety narzędziowej wybieramy element o nazwie symetria, to jest ten właśnie element, wkładamy go do sceny i teraz za pomocą techniki drag and drop wcześniej wykonane ucho podczepiamy, czyli niejako podłączamy pod tą symetrię. Po tej operacji
Drugie ucho uzyskaliśmy w sposób automatyczny. Symetrię nazywamy, to są uszy, już nie ucho, a uszy. Zwracam tylko uwagę na właściwości obiektu symetria. Najważniejszą jest płaszczyzna symetrii. Domyślnie jest to płaszczyzna ZY. I takie ustawienie nam w tej chwili pasuje. Gdybyśmy zmienili tą płaszczyznę symetrii, mogłoby się okazać, że ucho pojawi się zupełnie w innym momencie. Znaczy, przepraszam, w innym miejscu. Na tym zakończymy czwartą część filmu instruktażowego poświęconego modelowaniu zabawki pieska. Wykonaliśmy już dosyć dużo elementów. Nauczyliśmy się korzystać z modyfikatora symetrii. Pozostały nam do zrobienia jeszcze łapy. Łapy są cztery, ale one również są symetryczne, a tylna łapa jest identyczna jak przednia, tylko mniejsza. Znacznie ułatwi nam to zadanie.